Cześć, jestem Sarchi, witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Wracając do bazy, rozpoczęła się od razu scenka przerywnikowa, którą zaraz sobie obejrzymy, więc zapraszam Was do oglądania. Wygląda na to, że mamy jakieś przesłuchanie Quiet chyba. O kurde. Ale jazda, przecież kurde, dopiero co się poświęciła, dopiero co strasznie się zmasakrowała. Najwyraźniej Ocelot chce coś z niej wydobyć. Jakieś informacje. You ready to talk? Problem w tym, że Quiet oczywiście w ogóle się nie odzywa. I czy tortury sprawią, że zacznie gadać? Jakoś wątpię. Anything? Still living up to her name. How about you drop the act? Who infected you with a parasite? We can't let her talk. Put it back. All I want's a name. That won't trigger anything. Tell me. Tell me! Your lungs have been barbecued. There's traces of rubbing alcohol in your alveoli. This was found adhered to your lungs, intact. A petal. White Star of Bethlehem. The hospital. Skullface sent you to Cyprus to kill Snake. You were burned inside and out. That should have been the end of it. But, all things considered, you look pretty damn healthy to me. We have Skullface to thank for that, right? I was the only one capable of applying them to parasite therapy. Until he stole them from me. Why are you here? Did Skullface send you? Or did you have your own score to settle with the boss? Możesz, kurde. Refreshing? Salt water. No! She'll die! This life isn't yours to take. Enough. That's enough. If she wanted to kill the boss, he'd already be dead. Same goes for us. She's had plenty of chances. She can't talk. She's not here to kill anyone. You're wasting your time. It doesn't matter why she's here. She works for you now. She's in love with the legend. What makes you so sure? I was the same way once. What if she's a spy? What if I'm a spy? Are you? Go on all day. Boss. Let her go. She won't speak so she can't spread the infection. Ugh.
Miller od początku był przeciwny Quiet i teraz mnie wcale nie dziwi, że jest wściekły wobec decyzji Snake'a. Ale jednocześnie już jakiś czas temu zauważyłem, że Snake wcale nie chce jej robić krzywdy i z jakiegoś powodu jej wierzy. Jakimś językiem innym on mówi. Wow. Idigi blak anat e. O. Ako kode jisdesni. Dne zad. Belagana gesneta. Kato be yas. Pierwszy raz, kiedy usłyszeliśmy Quiet mówiącą. Oczywiście pomijając początek gry, kiedy faktycznie weszła do tego szpitala w prologu i chciała zabić Snake'a. No nieźle, aż ciarki przeszły, co? Musieliśmy tyle odcinków na to czekać, żeby ją usłyszeć ponownie. No ale przynajmniej dowiedzieliśmy się dlaczego. Fajna sprawa. I patrzcie, właśnie wracając do bazy po ostatniej misji, od razu mi się ta scenka pojawiła, co właśnie potwierdza, że po każdej wykonanej misji jakiejś fabularnej warto sprawdzić, czy w bazie nie ma jakiegoś nowego filmu przerywnikowego, żeby nic nam nie umknęło. Dobra. Ogólnie to tutaj się udałem też po to... Poczekajcie, czy ja jestem po dobrej stronie, bo to jest pytanie. Nie, bo widzę, że mnie przeniesiono na tą platformę główną, a chciałem w sumie przenieść się na platformę medyczną, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie ma tam nowej kwestii u Paz. Bo wiecie, ona oczywiście ma nowe kwestie wtedy, kiedy jej przynosimy jakieś zdjęcia. Czekajcie, to będzie tutaj na górze? Tak jest. Kiedy jej przynosimy jakieś zdjęcia, no to wtedy zawsze są jakieś nowe kwestie dialogowe u niej. Ale właśnie nie jestem pewien, czy przypadkiem jeszcze jednego zaległego zdjęcia nie mam przy sobie. Więc chciałem to sprawdzić. I jeśli się okaże, że rzeczywiście jest jakaś nowa kwestia, to za chwilę ją sobie usłyszymy. A jeśli nie, to najwyżej spotkamy się już na pokładzie śmigłowca i tyle. Więc wejdźmy tutaj na górę. Tu mi się rozpoczyna misja na strzelnicy, ale tego nie chcę teraz sobie rozgrywać. I tutaj oczywiście mieliśmy wejście do Paz właśnie. No i sprawdźmy. Wchodzimy do środka. Snake? O proszę, jest coś nowego. Ale nie związanego ze zdjęciem. Thank you. You were always so kind to me, Snake. No dobra, czyli żadnego nowego zdjęcia nie mamy, ale przynajmniej pokazałem wam mały smaczek, że mamy tutaj coś. Ciekawe, o czym to jest. Ramon Galvez, proszę. O Galvezie jakaś książka prawdopodobnie, albo jej autorem jest właśnie Galvez. Ciekawe, co? No ale dobra, przynajmniej się upewniłem, że... że aby pogadać ponownie z Paz, to będę musiał po prostu wykonać jedną z tych misji, w której muszę zabrać do bazy jakichś tych ludzi, którzy byli w mojej bazie 9 lat temu. No dobra, to ja teraz ruszam na pokład śmigłowca i za chwilę rozpoczniemy sobie kolejny epizod fabularny. Tym razem czeka nas do wykonania misja numer 35 i będzie to zupełnie nowa misja, żadna tam powtórkowa, ale zanim jeszcze ją rozpoczniemy, to tutaj odbiorę jakieś kolejne nagrody, które w międzyczasie
mogę odebrać. Za te misje typu dispatch oczywiście. Mamy przy okazji nowych ludzi do bazy. Czemu by nie? I oprócz tego chciałem wam jedną rzecz pokazać, mianowicie pokazały mi się nowe ulepszenia dla mojego konia i dla Didiego. Więc też to sobie wytworzę. Chodzi konkretnie o takie dodatkowe stroje dla nich. Tutaj mamy ulepszony strój dla konia, który sprawi, że będzie miał on jeszcze większą obronę przed obrażeniami. Więc bierzemy to sobie. Odblokowało mi się to dlatego, że wreszcie mam tego specjalistę tutaj, którego do tej pory nie miałem. Tak samo wreszcie będę mógł założyć strój dla Didiego. I to sprawi, że Didi będzie miał teraz nóż przy sobie i w jakiś sposób będzie mógł zabić przeciwnika. Jestem ciekaw, czy za pomocą tego noża właśnie zobaczymy. Oj, nawet od razu jest to dostępne, to super. I w tym momencie mogę już kolejny rodzaj sobie wytworzyć, co też zwiększy jego obronę. To spróbujmy. A, i jeszcze mamy coś kolejnego, kolejną komendę, mianowicie, żeby Didi poważnie ranił przeciwnika, a nie go koniecznie zabił. Fajna rzecz. Bierzemy to też, za 36 minut się to wytworzy. I tutaj jeszcze mamy właśnie nowy strój dla tego konia, który odblokował nam się po tym, jak zabraliśmy do bazy ciało człowieka w ogniu, czyli Volgina. Aha, bo to jest inspirowane tym strojem konia właśnie tego człowieka w ogniu. Fajna rzecz. Trochę punktów GMP wydałem na to, ale chciałbym wam to też pokazać. No i dobra, zabierzmy się w takim razie za kolejną misję fabularną, Kerstel Legacy. I tutaj najpierw odtwórzmy sobie kasetę. Boss, research materials have been stolen from Code Talker's mansion. The materials were packed into two containers and hidden in the jungle southwest of the mansion. You have to recover those containers. The pickup crew coming for those documents is none other than XOF. That's right. They're still active, even after Skullface's death. Now that he's no longer in charge, their original chain of command has been restored. Meaning if XOF gets those documents, Code Talker's research ends up in Cypher's hands. According to Code Talker, the research papers stored in that mansion account for over 50 years of study. The problem is the vocal cord parasites. If the papers documenting that research fall into Cypher's hands, they'll take another long, hard look at them. The ethnic cleansers we thought were history will become a reality. America, Zero, will have a weapon far more powerful than any nuke. Even worse, if this knowledge were to leak, the world, humanity, can't be entrusted with this kind of power. Recover the containers before the enemy extraction choppers arrive. No dobra, czyli to mi wygląda na misję na czas, bo jedziemy po te dwa kontenery ukryte w dżungli, ale chrapkę na te kontenery mają też ludzie z XOF, więc może być ciekawie. Czyli tak, tutaj mamy ten las i teraz którędy się udać? Oto jest pytanie. Chyba tutaj będzie odrobinę bliżej, tak mi się wydaje, ale mogę się mylić. Dobra, wylądujmy sobie tutaj. I teraz pytanie, czy chcę tutaj coś zmieniać? Raczej myślę, że nie. Więc zagrajmy sobie o godzinie 18. Epizod 35. Przeklęte dziedzictwo. Boss, Code Talker's research has been stolen. The research materials have been packed into two containers and hidden in the jungle southwest of the mansion. Enemy extraction choppers will be there any minute. You have to find and retrieve those containers before they arrive. That area is being guarded by Zero Risk Security, and their client is XOF. If the choppers make off with the containers, that research will end up in Cypher's hands. That cannot be allowed to happen. One other thing, boss. We need a cargo-capable Fulton extraction device to recover the containers. Use your iDroid to order its development and have it dropped in. Dobra, akurat ulepszenie systemu Fulton to już mamy, na szczęście. Oznaczyłem też sobie gdzieś tam na środku lasu. Zobaczymy, poszukamy tych kontenerów. Ale nie, nie, nie. Specjalna warstwa. Zmieniamy się o pozycję.
detected. Boss, looks like they're stepping up security around the target. Watch yourself. Jest. Mamy pierwszy kontener. Guards, they must know where the containers are. If you can just squeeze it out of them. Dobra. I od strażników będziemy mogli się dowiedzieć, gdzie jest drugi kontener. Okej. Okay. W takim razie ruszajmy. Tylko, że muszę uważać oczywiście. O kurde, są ci goście z tymi zbrojami. No to nie za dobrze. Jakoś trzeba będzie ich obejść. Visibility in the jungle isn't great. Watch out. You could run into the enemy at any time. Please. Feel the roots. The branches become one with the forest. The forest is aware of the enemy's noise. You must be too. Oni będą gadać ze sobą teraz? Kurde. Daar's nie 'n manier hoe ons dit sommer net so kan koop. Selfs die Suid-Afrikaanse regering het probleme met ontwikkeling van nukes. Hy is net 'n chirp. Ek moet gaan. Goed dan. Our early warning radar still hasn't picked up the enemy choppers. But it's only a matter of time before they arrive. Dobra, ja pamiętam oczywiście o tych śmigłowcach, ale najpierw to muszę do tego się dostać. Dobra, mamy go. I've updated the info on your iDroid. Take a look. The PF soldiers had no idea what's in those containers. Strictly a need to know basis. Dobra, odwróćmy uwagę tamtego gościa. I ja wyślę wtedy tutaj ten kontener i ewentualnie też tego gościa, jeśli będę mógł. Spieszmy się. Kurde, zauważył to. Myślałem, że nie da rady. Target extraction confirmed. That leaves one target to go. Extraction. Take care of the next one. Boss, our early warning radar just picked up the enemy choppers. We'll keep you informed of their ETA. Hurry up and extract the target. You can't go firing on the XOF choppers. If we attack XOF now, it'll be a declaration of war against Cypher itself. That time will come, but it's not now. Dobra, niestety nie mamy już za wiele czasu, nieco ponad 8 minut do tego, aż śmigłowce tutaj dolecą. No ale my jednocześnie już wiemy, gdzie jest kolejny kontener. Tam jest. Kurde, tutaj idzie jeden koleś, muszę uważać. Może lepiej właśnie będzie tędy przejść. O ile tu będzie taka możliwość. Dam radę? Dobra. No i teraz uwaga. Tam mamy gościa pilnującego kontener. Właściwie jest ich dwóch, tak naprawdę. Trzech może nawet. Tylko, że są trochę dalej. Dobra, pospieszmy się. Teraz czekajcie. Jak ja bym tutaj odrzucił ten magazynek gdzieś tam daleko. O, właśnie. Niech oni zwrócą na to uwagę. No nie, jeszcze jeden koleś? Kurde, nie zwróciłem na niego uwagi. Skubany mnie zaskoczył. Nie jest dobrze. Czekajcie, rzucę jeszcze jeden magazynek. Ten tutaj mi teraz będzie przeszkadzał, no. Dobra, niech sobie idzie, niech sobie idzie. Tak go spróbuję dorwać. Albo nie, pójdą tam, dobra.
extraction confirmed. We've avoided the worst possible outcome. Exfiltrate the area. Go ahead and call the chopper. You can also exfiltrate the mission area by land. Ależ mam dużo tych komunikatów tutaj. Dobra, wiem, że będą mnie teraz szukać, ale ja spróbuję jakoś się wymknąć. Kurde, tędy to nie dam rady. Którędy ja przyszedłem w końcu? Jakoś z tej strony. Tak, spróbujmy tędy. Okej. No i teraz tutaj jazda. I uwaga na jakieś miny, bo też tutaj, kurde, widzieliśmy wcześniej jedną minę. Więc może być ich więcej. Kto wie. Ale udało nam się to ładnie zrobić, kurczę, bez wykrycia. I oby już tak zostało. Jeszcze musimy oczywiście poczekać na śmigłowiec, ewentualnie jakbym opuścił teren. No ale dobra, za chwilę śmigłowiec doleci, więc już będziemy mogli odlecieć. Muszę odjechać najpierw jeepem. No i dopiero teraz w takim razie wsiadamy. Super, a więc udało się bardzo dobrze to wykonać. Zobaczymy, na jaką ocenę to nam wystarczy. Ale powiem wam, że znowu mnóstwo różnych dialogów mieliśmy w tym odcinku, więc znowu będę miał sporo tych rzeczy do tłumaczenia. Fajnie, fajnie, że też się właśnie fabularnie nadal coś dzieje. Tym razem praktycznie co odcinek jakieś mamy nowe wzmianki. Nawet jak ostatnio wykonywaliśmy te ważne misje poboczne, to jednak też były interesujące rzeczy. Extraction arrived at Mother Base. Mission complete and how? They're gonna tell stories about this one, boss. No i proszę, i otrzymaliśmy najwyższą ocenę S. Czas misji to 8 minut, więc bardzo fajnie. Tak na marginesie, patrzcie, już gram w ten tytuł 60 godzin, niesamowite. I nadal jeszcze nie dotarliśmy do końca, nadal jest jeszcze mnóstwo rzeczy do zrobienia tak naprawdę. Po prostu świetna gra. I w dodatku właśnie dająca dużo zabawy. Boss, we got Code Talker's research materials back in one piece. The medical team has them under lock and key in the quarantine facility. The materials should help their research into the vocal cord parasites. Cypher won't be getting their hands on them now. Okej. No to jestem w takim razie jeszcze ciekaw, czy będzie jakaś nowa scenka przerywnikowa, jak już wrócę sobie do bazy. Na pewno za chwilę to sprawdzę. Jeśli coś będzie, no to wam oczywiście ten filmik pokażę. But it may have something to do with Ralph's death. The intel team's looking for them as we speak. I'll add information to your side-ops list as it comes in. You need to locate and secure those kids. I'll try to find out what happened. Okej, czy to oznacza, że mamy nowe jakieś misje poboczne, z tego co on powiedział? Nowe ważne misje poboczne? Dokładnie, patrzcie. Będziemy musieli odnaleźć te dzieci, które uciekły z naszej bazy. No to ciekawe, no to też wam oczywiście to będę starał się pokazywać. No i misje fabularne też zostały odblokowane. Patrzcie, w tym momencie mamy aż 5 misji dostępnych tak naprawdę, w tym jedna zupełnie nowa. Ja będę oczywiście po kolei je wykonywał, tak jak robiłem to do tej pory, no bo staram się właśnie tą chronologię jakoś tam zachowywać. Przynajmniej na razie, zobaczymy jak to będzie później, bo wiem na przykład, że ostatnia misja, która pokazuje nam prawdziwe zakończenie, to jest misja bodajże 46, a ogólnie mamy tutaj misji fabularnych 50, więc jeszcze zobaczę, jak to z kolejnością rozwiążę. No ale póki co się tym nie będę martwił, tylko udam się do bazy i zobaczymy właśnie, czy jeszcze jakaś scenka się tutaj pojawi. No i rzeczywiście, coś jest nowego.
Code Talkera znowu. Hey. Eyes on Kazuhira. A message from the parasites. Co to miało, kurde, znaczyć? Coś jakby do Millera się odnosił, co? Kazuhira Miller. Dziwna, strasznie dziwna sprawa. No ale widzieliście sami, znowu jakaś nowa scenka, może i króciutka, ale jednak się nam w bazie pojawiła, więc zawsze będę się starał tutaj wracać i to sprawdzać. A tymczasem to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Zostawcie kciuka w górę, jeśli wam się podobał, no i oczekujcie na kolejne materiały z Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Cześć!